Dzień dobry, witaj. W piątek 12 listopada 2021 roku. I chcecie dzisiaj przywitać Bożym Słowem, które wybrane jest na ten dzisiejszy dzień. I tak u Proroka Izajasza w rozdziale drugim, od w dwunastym wierszu, czytam: Oto przyjdzie bowiem Dzień Pana Zastępów przeciw każdemu pysznemu i wyniosłemu przeciw każdemu wywyższającemu się, by go upokorzyć. A w pierwszym liście Piotra, w piątym rozdziale, w drugiej połowie pierwszego wiersza czytamy: Wszyscy zaś w stosunku do siebie przywdziejcie pokorę, ponieważ Bóg pysznym się sprzeciwia, pokornym zaś daje łaskę. Pokora to chyba ta cnota i cecha, która trochę się zdezaktualizowała, która wyszła z mody, która nie jest trendy. No bo przecież pokora. Cechuje raczej nieudaczników tym, którym w życiu nie wyszło. A przecież jako Boże dzieci mamy wskazywać wielkość potęgę majestatu naszego Boga. W związku z tym, e, chyba oczywiste, że nie powinniśmy siedzieć gdzieś w kącie. Powinniśmy być widoczni, być światłością tego świata, być solą tej ziemi. No. Chyba nie sposób się nie zgodzić, że raczej obraz pokornego człowieka, który siedzi gdzieś z boku i się nie odzywa, nie pasuje do tych obrazów. Jak więc być pokornym, który zostanie obdarzony łaską? Myślę, że pomocą mogą być tu słowa i historia z wczorajszego dnia. Kobieta, Wzięła owoc i jadła. Dlaczego? Ano dlatego, żeby być tym, który weryfikuje, czy rzeczywiście Bóg powiedział. Być tym, który sprawdza, czy Bogu warto zaufać, czy warto podążyć Jego drogą. Być tym, który zdecyduje, czy to jest dobre, czy złe. W języku hebrajskim zasadniczo trudno byłoby znaleźć czasownik wierzyć. Kiedy Izraelici chcieli powiedzieć, że wierzą, wierzą Bogu, ale też wierzą sobie nawzajem, używali formy czasownika być mocny. Tylko wcale nie chodziło o to, że mocno wierzą. Zupełnie przeciwnie. Była to forma no trochę bierna, a mianowicie polegająca na tym, że to bycie mocnym jest cechą tego, któremu się wierzy, czy może inaczej dużo lepiej po polsku, któremu się ufa. Pokornym daje łaskę. Tym, którzy nie chcą sami weryfikować, czy rzeczywiście Bóg powiedział, czy warto mu ufać, czy należy być Mu posłuszny. Ale tym, którzy w pokorze, w zaufaniu, bez próby udowadniania samemu sobie i innym, po prostu mu ufają. I takiej pokory chciałbym Ci dzisiaj życzyć. Dobrego dnia.